udało się panu zbudować większość. Wydawało się, że będzie to zadanie bardzo trudne, wręcz niemożliwe. Tak jak powiedziałem przed chwilą, jestem osobą, która potrafi rozmawiać z każdym i ze wszystkimi. Wszyscy albo prawie wszyscy znają mój styl pracy. Tak to bywa właśnie. Kto nie wygrywa bitwy, nie wygrywa wojny. Udało się, jestem z tego szczęśliwy. Prawo i Sprawiedliwość zasłużyło na to, żeby rządzić w powiecie oświęcimskim, ponieważ uzyskało w wyborach samorządowych 13 mandatów. Do większości bezwzględnej brakowało tylko jednego głosu. To nie byłoby sprawiedliwe, gdybyśmy z 13 mandatami siedzieli na tak zwanym przysłowiowym wale. Dlatego bardzo się cieszę, nie dlatego, że akurat padł wybór na mnie, ale cieszę się dlatego, że sprawiedliwość jest. Humorystycznie chcę powiedzieć, albo nie chcę powiedzieć, Boże chroń powiat, nie powiem tego, ale jestem bardzo szczęśliwy, że to ugrupowanie będzie kontynuatorem poprzedniej kadencji. Jeżeli nam się uda zbliżyć do osiągnięć poprzedniej kadencji, będę szczęśliwy. Będę robił wszystko, będę rozmawiał ze wszystkimi. Tak jak powiedziałem, drzwi mojego gabinetu są dla wszystkich radnych otworem, dla wszystkich pracowników i mieszkańców powiatu oświęcimskiego. Zrobię wszystko, żeby ludziom w powiecie oświęcimskim żyło się dobrze. Kluczem do sukcesu było pozyskanie 14 głosu. Jak udało się to zrobić? Czy możemy o tym opowiedzieć? Powiem szczerze, że nie było to zbyt trudne, bym powiedział. Wiem, o kim pan redaktor, kogo ma pan redaktor na myśli. Pani radna, o której mówimy, przed zdecydowaniem się na pójście do wyborów z nami złożyła rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej. Układ, który zaproponowała Platforma Obywatelska z PSL-em i z SLD, zupełnie jej nie odpowiadał. Mówiła o tym od samego początku. Moi koledzy z Platformy Obywatelskiej byli świadomi tego, że ona tego układu nie zaakceptuje. I tyle. To nie był żaden klucz do sukcesu. Po prostu pani sama zdecydowała się o tym, że takiego układu nie poprze. Grzechem byłoby nie skorzystać z tego prezentu, który koledzy z Platformy Obywatelskiej nam zaoferowali. No tak naprawdę było wiadomo już przed sesją, jakie są układy sił. Wiemy, że przewaga jest po stronie PiSu i stąd rozstrzygnięcia, które zostały dokonane na tej sesji. Przypomnę, i przewodniczący, i wybór starosty dokonał się w głosowaniu 14 do 13 głosów. Gratuluję zwycięzcom, bo to im udało się stworzyć większość, chociaż nie koalicję, i objąć władzę w powiecie. Przykre jest tylko to, że nie nastąpiło to na etapie rozmów z partnerami, ale na etapie zdrady, która zaszła, i co bardziej przykre dla nas, w szeregach Platformy Obywatelskiej w Brzeszczach i dotyczy naszego byłego członka Ewy Pawlusiak. To nie chodzi o to, czy udało nam się większość zbudować, czy nie, bo szanujemy wybory demokratyczne i w tych wyborach zdecydowaną większość uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. Nie akceptuję jednak tego. Osobiście, jako samorządowiec, pracujący w samorządzie przez wiele kadencji, żeby budować większość kosztem zdrady jednego z członków tej większości. PiS rządzi powiatem oświęcimskim. Jak się udało? To nie było łatwe. Praca drużynowa. Każdy wie, jakie ma zadanie. Po prostu jesteśmy kolektywem, który po prostu nawet w najtrudniejszych sytuacjach umie się zachować i umie wypracować konsensus, który daje zwycięstwo, bo tylko praca zespołowa, wspólne zaufanie daje zwycięstwo. Został pan przewodniczącym Rady Powiatu w Oświęcimiu. Czuje pan satysfakcję? Tak, no to jest satysfakcja i dumy. Myślę, że dla człowieka, który chyba jest najbardziej oświęcimski, bo pochodzi, czy urodził się w mieście Oświęcima, a mieszka w gminie Oświęcim. Tak, to jest satysfakcja. Przede wszystkim wielki zaszczyt i wielki obowiązek przez najbliższe 4 lata rzetelnie pracować na rzecz współpracy i na rzecz dobra powiatu oświęcimskiego. Oczywiście, że wynik głosowania był prawie równy, ale dzisiaj się skończył etap głosowania. Dzisiaj moim obowiązkiem jest współpraca ze wszystkimi radnymi i prowadzenie tak obrad rady, aby ona służyła wszystkim mieszkańcom powiatu oświęcimskiego. Mogę tylko pogratulować panu Zbigniewowi Starcowi wyboru.
Nie wiem, czy oczekuje pan ode mnie, panie redaktorze, jakiegoś większego komentarza? No bardzo bym prosił, tym bardziej, że w takiej pierwszej wersji, która się najpierw pokazała, mówiono, że pan będzie członkiem zarządu, ale w koalicji z PO i Porozumieniem Samorządowym. Czy rozmowy trwały i były różne możliwości, natomiast jak się zakończyło, wszyscy wiemy, że jedna z radnych wybrana z list Platformy Obywatelskiej przeszła do Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie zamierzam się pochylać i komentować tych metod i takich ruchów. Zdrady zawsze istniały, no jak widać istnieją i chyba będą istniały. A mnie żal troszeczkę, no bo skądinąd wiadomo, że proponowano również współpracę ze strony PiS. Nie, ja tego nie rozpatruję w kategoriach żalu i w kategoriach dbania o własne stanowisko. Dla mnie sprawą nadrzędną była lojalność w stosunku do moich wyborców. Ja osobiście byłbym nieszczery, gdybym powiedział, że nie kibicowałem Zbyszkowi Starcowi. Oczywiście, że mu kibicowałem, bo Zbyszek, czego też nie ukrywał, współpracował ze mną i dużo z moich doświadczeń widziałem, że sobie przyswoił. Ja miałem to szczęście, że miałem dobrych nauczycieli, począwszy od pracy zawodowej w zakładach chemicznych poprzez, powiedziałbym, bardzo, bardzo młodego, ale bardzo kreatywnego prezydenta miasta Oświęcimia Dariusza Dulnika, prezydenta Andrzeja Telkę. I ja czerpałem z ich wiedzy i doświadczenia. I wydawało mi się, że Zbyszek Starzec dużo z tych rzeczy przyswoił sobie jako te, które mogą mu się przydać. A wróćmy jeszcze do pańskich doświadczeń. Pan nie tak dawno wystąpił z Platformy Obywatelskiej, a no dzisiaj w pańskie ślady poszła pani Ewa Pawlusiak. Czy dobrze zrobiła? No, ja uważam, że człowiek powinien być w grupie osób tak długo, dopóki po prostu jest mu dobrze. Mnie przestało być dobrze i uznałem, że dla dobra moich kolegów i mnie samego będzie, jak się rozstaniemy. Widocznie pani Ewa wolała wybór być niezależną radną, niż popierać rzeczy, do których nie jest jej blisko. Więc ja to oceniam jako coś normalnego w życiu. Każdy powinien być tak długo w zespole, dopóki uważa, że ten zespół zdąża w dobrym kierunku. Czy zespół zmierzał w dobrym kierunku? No to dzisiaj niektórzy mogli znaleźć na to odpowiedź.